Halleluja! Zatrzymajcie się i posłuchajcie. Chcę wam powiedzieć o Bogu. Bóg to osoba. Bóg jest osobą. I jeśli nie narodziłeś się na nowo, to potrzebujesz spotkać się z Bogiem. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie masz relacji z Bogiem, nie masz żadnego dostępu do Boga, gdyż to, co oddziela cię od Boga, to grzech, twoje ego. I Bóg w całej swojej miłości do ciebie, On wszedł na ziemię, jako Jezus Chrystus. On wszedł na tą ziemię. I dał się przybić do krzyża. Za twoje grzechy, za twój grzech. I chcę ci powiedzieć, że w tym kraju wielu z was żyje w takiej mentalności, że skoro jestem Polakiem, skoro jestem katolikiem, to jestem wierzący. A ja chcę ci powiedzieć, że to jest gówno prawda. Jeśli nie spotkałeś się osobiście z Bogiem, jeśli nie spotkałeś się osobiście z Jezusem Chrystusem, to nie masz nic wspólnego z Bogiem. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że bez spotkanka na nic ta czytanka. Nawet jeśli studiujesz Słowo Boże i uważasz, że ono jest niezrozumiałe, że napisał jakiś człowiek, to jeśli nie narodzisz się na nowo, to nie będzie dla ciebie zrozumiałe. My jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć ci prawdę. Potrzebujesz spotkać się z Jezusem. Jezus jest drogą do Boga. Jezus jest drzwiami do Ojca. I chcę ci powiedzieć, jeśli nie masz pewności zbawienia, to idziesz do piekła. Ja mam pewność zbawienia. Ja przyjęłam Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Kiedyś byłam w takim miejscu, że nie wiedziałam, jak żyć. Z dnia na dzień było coraz gorzej. Szukałam ukojenia w alkoholu, szukałam ukojenia w narkotykach. I tak bardzo byłam zdesperowana tego ukojenia, że zagmatwałam się w tym i upadłam. Byłam uzależniona od pornografii. Tak, byłam uzależniona od pornografii. Nie radziłam sobie z tym. I wiecie co, w pewnym momencie, kiedy już miałam wszystkiego dosyć, a moje życie wyglądało tak, jakby klatka, która ma kształt mnie, zaciśniała się coraz bardziej. Dusiłam się i w tym miejscu, w którym się znalazłam, w pokoju, zawołałam: Boże, jeśli Ty naprawdę istniejesz, a tak naprawdę On nie istniał w moim życiu, ja Go wymazałam. Stwierdziłam, że skoro tyle rzeczy gdzieś spotkało mnie w życiu, z którymi sobie nie potrafiłam poradzić, to On nie istnieje i w ogóle nie jest zainteresowany moim życiem. Ale był taki moment, że usiadłam i zawołałam: jeśli Ty istniejesz, jeśli Ty w ogóle istniejesz, to ja chcę żyć chociaż jeden dzień normalnie. Wiecie, i On odpowiedział na to wołanie. I mój dzień zmienił się, był normalny. Mało tego, każdy następny dzień zaczął być normalny. Spotkałam się z żywym Bogiem. Przyszłam kiedyś na takie spotkanie, coś podobnie jak tutaj. Ludzie mówili o Bogu, głosili Ewangelię. Przyszłam na to spotkanie i na tym spotkaniu zostałam przekonana o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Zostałam przekonana o tym, że tak naprawdę bez Boga jestem grzesznikiem, tak? Że moja sprawiedliwość jest jak brudna szmata. I mimo że robiłam dobre uczynki, w żaden sposób nie byłam w stanie sobie zasłużyć na zbawienie. I stanęłam w tej prawdzie, że potrzebuję narodzić się na nowo. I potrzebuję uznać to, że jestem grzesznikiem, tak? I w tamtym momencie zostałam przekonana o grzechu. W jednym momencie przyjęłam przez wiarę, że Jezus Chrystus
On przyszedł tutaj na tą ziemię i w moje miejsce On wszedł. To wszystko, co należało się mi, spadło na Niego. A wszystko to, co należało się Jemu, ja wzięłam i odziedziczyłam to. Dziś jestem nowym człowiekiem. Jestem szczęśliwa. Wiecie, w świecie, kiedy byłam, kiedy ćpałam, poszłam na terapię, ale tak naprawdę to nic nie zmieniło w moim życiu. Dalej po cichaczu ćpałam. Ale w momencie, kiedy narodziłam się na nowo, stałam się nowym człowiekiem. Przestałam istnieć dla tego świata. Powstałam do żywych. Kiedyś byłam martwa. Kiedy spotkałam się z Jezusem, jestem teraz żywa. Przyjaciel, to jest dla Ciebie. To jest też dla Ciebie.